Cześć, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony Krzysiek Jaszcz i dzisiaj kolejny porzucony samochód. Jak sami widzicie tutaj, no niestety chciałem zaznaczyć, żebyśmy do niego jakoś podjechali, ale no niestety sami widzicie, że tutaj podjechałem na stację benzynową i już się ono pokazało, więc weźmiemy je sobie. Ogólnie jest to Mazda RX-7, druga już, więc no zobaczymy, czy czymś się będzie różniła. Okej, okay, no to co, lecimy sobie, słuchajcie, do Rawa. Okej. Okay. Jeżeli wam się filmy podobają, oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo naprawdę niezmiernie mi jest miło, jak ostatnio bardzo dużo subskrypcji przybywa na mój kanał. Mamy już ich ponad 100, także jestem bardzo zadowolony i chciałbym wam równocześnie podziękować za te 100 subskrypcji na moim kanale, co jest no, fantastyczną liczbą. Bardzo wam bardzo dziękuję za to. No i liczę na to, że ten kanał będzie się cały czas rozwijał i że stworzymy fajną społeczność po jakimś czasie, także jeżeli ten materiał też wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zachęcam do komentowania filmu. A my teraz lecimy do Rawa. Okej, okay. Tutaj troszeczkę się zrobiło groźnie, bo tutaj nas prawie przyblokowali. No tutaj było przez chwilę gorąco, ale na szczęście udało nam się jakoś z tego wymknąć. Okej. Co? Wow, jak ja stąd się wydostałem, słuchajcie, to nie mam pojęcia. Dziwiłem się, że nie mogę za tą budką tam wyjechać. Wow. Jak ja się z tego w ogóle wydostałem, to nie mam pojęcia. Ale słuchajcie, no naprawdę to mi poszło całkiem nieźle. No to było tutaj już, no mieli mnie tak naprawdę, tylko jakimś cudem się wydostałem. Ale najważniejsze jest to, że mi się udało, więc o Jezu, taran, uff, wyminęliśmy na szczęście. Bo tutaj te tarany, wow. Jednak tarany to wielkie, wielkie zło. Bo często jest tak, że jedziecie sobie, tarany was wjadą i no jest nieprzyjemnie. Lecimy dalej. Powoli uciekamy, a nie, jednak się do nas zbliżają. Dobra. W sumie głupio nas popchnął, bo sam spadł, a my zrobiliśmy fajnego drifta, więc dobra. Dobra, no o właśnie o tym, słuchajcie, mówiłem, o tym staranem, bo i tak teraz miałem szczęście, że ten taran w nas do końca nie wjechał, tylko tak nas obił, że tak bardziej bym powiedział, że obił niż wjechał, bo tarany normalnie jak wjadą, to po prostu z tego jest bardzo mała szansa na to, żeby no w ogóle od tarana uciec, a na szczęście nam to jakoś się udało. Okej, okay. No i dobra. Myślę, że misja będzie wykonana. Tak już. Nawet nas nie gonią policjanci, więc tutaj no tutaj już pięknie, udana ucieczka. I kolejne porzucone auto trafia do nas.
No dobra, teraz zobaczmy sobie, jak to auto wygląda. No, takie samo auto już, tak jak wcześniej wspomniałem, miałem, więc tutaj nic nie ma nowego w tym. Dobra, zrobimy sobie jakiś fajny wygląd tego auta, może być coś takiego. Tutaj myślę, że ze społeczności będą fajne projekty, bo naprawdę to auto da się tak super fajnie pokolorować. Dobra, weźmiemy sobie to. Weźmiemy to. Może być. Okej, tutaj bardziej opona póki co. Znaczy nie opony, tylko felgi. Te mi się podobają, więc to bierzemy. Okej. Tarcze hamulcowe niech zostaną te, które są. To jest fajne. W ogóle nie wiem, co to jest, ale to tak zmienia cały wygląd auta. Zobaczcie. Zobaczcie tylko na to. Bardzo fajne. Okej. Lusterka takie normalne. Okej, to jest bardzo fajne. Tutaj felgi te same. Dyfuzor ten weźmiemy sobie. Te dwie rury są spoko, więc je weźmiemy. Tylny zderzak. To jest super, więc to bierzemy. To jest praktycznie bez różnicy, więc weźmiemy te. Ops, nie to, tylko to miało być. Spoiler, mi się podoba bardzo ten pierwszy system audio. Weźmiemy sobie ten. Okej, dach tutaj taki musi być. Reflektory, właśnie. No te, na pewno te. I tutaj to. I serio, teraz to auto naprawdę wygląda genialnie. Bardzo ładnie. Ups, dobra. I teraz zobaczmy sobie tutaj. Ja chcę zobaczyć, jak to auto tam w społeczności jest wymalowane. No fajne, fajne są projekty. Zobaczymy, czy mi jakiś przypadnie do gustu. No ten jest fajny też, bardzo. No, ten jest fajny. I wiecie co, ten sobie weźmiemy. Okej. Dobra. I jeszcze zrobimy sobie coś takiego, że damy dodatki kosmetyczne. Niech będzie różowe nitro. Neon niech będzie. A niech sobie będzie niebieski neon. Nie neon, tylko dym z opon teraz. Okej, zielony dym. Niech będzie. Ops, jeszcze tylko klakson jakiś fajny dodamy. Niech będzie. Na przykład, co powiecie na szarża kawalerii? Będzie okej, myślę. Okej, czy jak tutaj, no po czwórce. 182 da się na 399, co jest bardzo, myślę, bardzo pozytywnym tutaj dla mnie przynajmniej faktem, dlatego że to auto jest bardzo po pierwsze ładne, a po drugie myślę, że to auto mogę, będę mógł próbować ulepszać na wyższe poziomy. No tak, tak to auto wygląda. Póki co, jak sami tutaj widzicie, no jeszcze ma słabe tutaj osiągi, ale słuchajcie, to jest nic. To jest, słuchajcie, nic.
Będziemy to auto ulepszać, tak jak powiedziałem. No auto jest bardzo, bardzo fajne. Mi się serio podoba. Ładnie wygląda. No i co? Myślę, że będziemy kończyć w tym momencie. Także co? To by było na tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zapraszam również do komentowania filmu. No i co? Mam nadzieję, że się wam film podobał. No i ode mnie to by było na tyle. Także mam nadzieję, że wam pomogłem przy znalezieniu tego samochodu. Także trzymajcie się, na razie.